Wiecie co? Bo w ostatnim czasie, drodzy widzowie, tak sobie siedzę i myślę i wpadłem na pomysł, żeby zrobić serię, w której tworzymy każde jedno możliwe państwo do stworzenia, każdą jedną formowalną nację w Age of History 2. Jeżeli wam się podoba ten pomysł, to dajcie znać w komentarzach. Jaszka, drodzy widzowie, tu ja, Guciol, i witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Age of History 2 na kanale. Dzisiaj powracamy do tej gry. Chciałem nagrać potężnego papieża tworzącego Imperium Rzymskie, no ale niestety coś się zepsuło i po prostu nie mam takiej opcji. I spokojnie, porzucamy w tym miejscu planu ze stworzeniem Cesarstwa Rzymskiego. Stworzymy Cesarstwo Rzymskie przy pomocy Bizancjum. A trzeba zaznaczyć, że no to naprawdę nie będzie łatwa gra. Zobaczcie, nie mamy żadnych przyjaciół. Jesteśmy absolutnie sami. Przeciwko wielkiemu Osmanowi. I w zasadzie to, czy przetrwamy, czy nie, zależy od tego, czy Osman nas szybko zaatakuje. No cóż, to jest mojego gadania. Pora zacząć. Po pierwsze, to trzeba zmienić nazwę tej heretyckiej prowincji z Istanbulu na Bizancjum, nie na Bizancjum, Konstantynopol. Będzie samo Konstantynopo, bo nie mieści się L. No trudno. No, tutaj mamy możliwość stworzenia Cesarstwa Rzymskiego i naprawdę wymaga to gigantycznej ilości prowincji do zajęcia. Myślę jednak, że bez problemu powinno się udać. My sobie przedłużyliśmy rozejm z Imperium Osmańskim na 40 tur i będziemy naprawdę bardzo długo te rozejmy przedłużać. Teraz robimy szybką wojnę z Atenami. No i bardzo szybko zajmujemy obie prowincje Aten. Ruszamy na kolejną wojnę, tym razem będziemy podbijać Cypr i Maltę. Wielką, potężną Maltę. Dobrze, Malta i Cypr już podbite, dzięki czemu gdyby Osman faktycznie jednak okazał się trochę zbyt zachłanny na nasze prowincje, no to bez problemu uda się go tutaj odepchać w razie czego. Wypowiadamy wojnę Republice Raguzy. Zawsze nam się przyda trochę więcej prowincji. Dobrą informacją może być to, że jesteśmy już silniejszymi państwami niż taka Mołdawia czy Wołoszczyzna. Nie ma już tragedii. Myślę, że teraz ruszymy na Teodoro. Wysantujemy się na Sewastopol. I cyk, dziękuję. Teraz musimy zebrać naprawdę gigantyczne ilości pieniędzy, bo będziemy się szykować na wbicie noża w plecy Imperium Osmańskiego. Oj, myślę, że chyba już nastała ta godzina, ta pora. Rekrutujemy szybko wojska i trzeba się szykować. Kurczę, Hanat Krymski wypowiedział nam wojnę. No i nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy mi się chce tam aktualnie lecieć desantować. Na razie nie wiem. Czekam, aż Mamelucy spisują z Osmanem i idziemy walczyć dalej. Tymczasem część naszych wojsk wyślemy z powrotem na Sewastopol. No i udało się, udany desant na Sewastopol. Osman już praktycznie leży. I udało się, zajęliśmy absolutnie wszystkie ziemie Osmana. Teraz trzeba szybko usiąść do rozmów pokojowych. Możemy brać jeszcze więcej, no to dobrze. To zabierzemy jeszcze więcej ziemi w Azji. Myślę, że tyle w tym momencie wystarczy. Dobra, nie ma co się bić. To będzie tylko tępienie wojsk. No więc teraz trzeba szybko odbudować straty w budżecie i rozpocząć asymilację terenów. Tym samym staliśmy się już 8. najsilniejszym państwem świata. O, i Polska zrobiła anihilację Węgier i w zasadzie jest turbokoksem. To się rzadko zdarza. Myślę, że zanim zaczniemy się wbijać jakoś bardzo mocno w Europę, to najpierw załatwimy Azję. Bo i Bizancjum jest już 4. najsilniejszym państwem świata, pojawiła się inflacja, znaczy czas na wojnę. Myślę, że trzeba chyba rozprawić się z Osmanem do końca w tym momencie. Albo z Mamelukiem. I chyba właśnie z Mamelukami teraz się rozprawimy. Zajmujemy tylko jego te prowincje w Anatolii i nareszcie nam nie zależy. Po ciekawostka, Królestwo Neapol wypowiadało nam wojnę. Chyba chcą bardzo, żebyśmy uczynili nasz pierwszy przyczółek w
we Włoszech, no ale skoro tak bardzo chcą, no to trudno. Desant leci na dwa miejsca, dwie prowincje. No i udaje się, szybko zajmujemy już całość ziemi Apolu. Sami wypowiedzieli na wojnę, to teraz zginęli marnie. Myślę, że wreszcie pora zakończyć cierpienia Osmana. No za długo już się chłopca męczył na tej ziemi. Żegnaj, Osman, zaszczytem było cię poznać. No i biedny Osman dokonał już całkowicie żywota. Jednak nie, jednak żyje jeszcze w kilku miejscach. I tak będziemy musieli iść pobić się z Osmanem. Cały czas trzeba mu jego cierpienia skracać. Wreszcie koniec rozejmu z Osmanem, czas go dojechać. Teraz szybko zjemy Karaman i po sprawie, po wszystkim. Będę z wami całkowicie szczery, ja chyba cofnąłem się w umyśle, jeżeli chodzi o Age of History 2. Dawniej taką Serbię czymkolwiek bym zaorał na jedną wojnę, a teraz to ja muszę wziąć 2-3 prowincje i pokój. I tak cały czas 2-3 prowincje, pokój, 2-3 prowincje, pokój, 2-3 prowincje, pokój. Chyba na razie oleję kierunek bałkański, rozwalmy najpierw do końca państwa włoskie. Praktycznie cały teren Włoch już został w tym momencie zajęty. Właśnie papież, tutaj Siena i Mantua zostały naszymi wasalami. My właśnie skoczyliśmy na drugą największą światową potęgę. Wielka Polska bije się właśnie z Wielką Wenecją i my postanowimy to wykorzystać. Bierzemy to, co z Wenecji zostało, z ich wasali również. O i po tym podboju staliśmy się już największą światową potęgą. Ruszamy na kolejną już wojnę z Serbią, może się uda. I znowu, kiedy tylko jest możliwość, to my panikujemy i chcemy pokoju. Przynajmniej z wojny na wojnę coraz więcej zajmujemy. Myślę, że nastała wiekopomna chwila. Czas wchłonąć Rzym, państwo kościelne, do cesarstwa bizantyjskiego. I teraz mam rozkminę. Czy przenieść stolicę do Rzymu? Poczekam jeszcze z decyzją. Właśnie zaanektowaliśmy Bośnię w sposób całkowicie pokojowy. Czechy są aktualnie całkowicie podzielone między Saksonię i Polskę, a stolica Czech znajduje się w Wiedniu. Nie pytam. Cyk po szybkiej wojnie. To znaczy nie tak do końca szybkiej, no ale jednak już jesteśmy po wojnie z Serbią. Tym razem weszło się bez problemów, zajęliśmy wszystkie ich tereny. Atakujemy sobie Mediolan, bo tak. Jak tutaj znowu trzeba się powołać na standardową technikę, no bo jednak mają trochę za dużo wojska. Następna, całkiem dopiero sporych rozmiarów wojna będzie z Polską. Myślę, że trzeba pokazać Jadwidze miejsce w szeregu, powiedzieć, to my jesteśmy koksy, my jesteśmy ci najlepsi. No. Więc wypowiadamy wojnę. Myślę, że ta wojna z Polakami, to myślę, że raczej nam przyniesie dalej tylko większe straty niż korzyści. Trzeba na szybko usiąść do rozmów i zabrać to, na czym nam zależy najbardziej. Teraz obie części naszego wspaniałego wielkiego imperium są połączone. Polska się bije. Jeżeli to przegra, no to ja będę się podświadomie obwiniał o to, co się niestety z Wielką Polską stało. I świetnie, nie musimy już w tym momencie prowadzić ekspansji w kierunku Rzeszy. Musimy cały czas jechać na zachód. Więc wypadałoby zacząć od rozprawienia się z Genuą i Milanem. O, jakimś dziwnym trafem Mediolan jest ze mną w wojnie. Wypowiedział mi wojnę. To nawet dobrze. Wyswaniliśmy się i jeszcze stolicę podpieprzyliśmy. No niestety to cholera jasna. Państwa włoskie i Rzeszy w zasadzie mają... Nie wiem, od czego to zależy, ale większość z nich jest cholernie ciężka do pokonania. Państwa włoskie i państwa Rzeszy. Naprawdę, można być najsilniejszym państwem i to tak, że... Większość państw na świecie nie będzie w stanie dorastać ci do pięt, a i tak mimo wszystko państwa Rzeszy na ogół będą tak silne, że nie możesz ich przebić.
Przynajmniej w pierwszym ataku. No, przynajmniej tyle dobrego, że nie przyczyniłem się do upadku Polski. Jednak przede mnie spadła z czwartej pozycji na szóstą. Właśnie potężny Monferrato wypowiedział nam wojnę. No, długo nie pożyje ono. Dobra, teraz uzbieraliśmy, mam wrażenie, nawet bardzo konkretne siły. Myślę, że wreszcie się uda przepchnąć tych lamusów z Wąchocka. Zajmujemy absolutnie wszystkie ziemie. Myślę, że trzeba rekrutować wojska. Europejska część Anglii jest aktualnie zrujnowana przez wojnę. No i myślę, że tyle w tym materiale, jeżeli jesteście zainteresowani drugą częścią tego materiału, to dajcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo po prostu dobrze, żebym wiedział, czy chcecie tej kontynuacji. Oczywiście dajcie też znać o tym w komentarzach. Dzięki wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmach. Już niebawem.